Siema, z tej strony WBSHackel. Pokażę, jak zrobić, żeby szybko nam się w miarę uruchamiał PC. Bardzo prosto. Wchodzimy sobie w menu Start, wyszukiwarki wpisujemy komendę msconfig. Prosta komenda, każdy ją powinien znać. Ogólny rozruch usługi, uruchamianie narzędzia, tak? No to wiadomo, że w usługach wyłączamy usługi, które nam są niepotrzebne, z których nie korzystamy. Przejrzyjcie sobie, najlepiej ukryjcie wszystkie usługi firmy Microsoft. Wam się pokażą te usługi, z których korzystacie albo nie chcecie już korzystać podczas startu systemu. Wyłączacie je sobie, odhaczając tutaj uruchamianie. No to te programy, które będą nam też się uruchamiały, to uruchamiają się usługi danych programów, a to się uruchamiają programy. I tak jak ja sobie wyłączyłem parę programów, które też mi nie były potrzebne przy starcie systemu. Co tu jeszcze mamy? Opcje zaawansowane w rozruchu, czyli wchodzimy w opcje zaawansowane i zaznaczamy sobie rozruch bez interfejsu GUI i bez dziennika rozruchu. Limit czasu ustawiamy sobie na 3 sekundy. Wchodzimy w opcje zaawansowane później. Liczba procesorów, czyli liczba rdzeni przy starcie komputera, ustawiłem sobie 4 na tyle, ile mój komputer ma rdzeni. Zatwierdzamy to sobie, zastosuj i tak dalej. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? No i to tyle. Tak to wygląda mniej więcej. Czyli zapamiętujemy sobie, wchodzimy w usługi, wyłączamy niepotrzebne usługi, uruchamianie te usługi, które się uruchamiają, które nam nie są potrzebne przy uruchamianiu systemu Windows. Wyłączamy sobie, tu ustawiamy sobie na 3 sekundy, wyłączamy sobie rozruch bez interfejsu GUI, dziennik rozruchu też nam jest niepotrzebny, opcje zaawansowane, ustawiamy sobie daną liczbę procesorów, taką liczbę, jaką posiadamy w rzeczywistości, bo większej nie wyświetli nam tutaj i tyle. Zastosuj, OK i komputer będzie Wam się szybciej włączał. To na tyle dzisiaj w odcinku, a kolejny odcinek zobaczymy, z czego to będzie. Może znowu Wam coś podpowiem, co jak szybko zrobić i żeby Wam szybciej działał system. Także piąteczkę, zapraszam do lajkowania i subowania. Pozdro, WBSHackel.